Teraz, proszę Państwa, czas na kolejny punkt naszego dzisiejszego spotkania, czyli dyskusję w tym szerokim gronie. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie naszym panelistom albo wyrazić swoją opinię, swój komentarz, to jest w tej chwili okazja po temu. Prosiłbym o zasygnalizowanie chęci zabrania głosu przez podniesienie ręki. Krótkie przedstawienie tym bardziej Dominik, pomoże. Hej, ja mam węgierską narodowość z racji tego, że jestem pół Węgrem, więc temat Jobbiku Węgier jest mi szczególnie bliski. I teraz do takich rzeczy. Po pierwsze, powinniśmy w zasadzie przestać używać terminu skrajna prawica, ponieważ 4 dni temu Jobbik wygrał, Sąd Najwyższy orzekł, że używanie terminu skrajna prawica wobec Jobbiku jest złamaniem prawa i że telewizja ATV komercyjna złamała prawo, mówiąc w dzienniku w listopadzie, że jest to partia skrajnie prawicowa i pojawił się tam głos, że jest to zbyt negatywne sugerowanie widzowi, co powinien oglądać, tak? Więc tutaj, śmiejąc się żartobliwie, termin skrajna prawica na Węgrzech teoretycznie nie powinno się już go używać. W drugiej instancji, tak jak mówię, w Sądzie Najwyższym Jobbik wygrał, więc jest bardzo szczęśliwy. Ja akurat piszę doktorat o tym Jobbik w systemie partyjnym Węgier i z rzeczy takiej, która mnie o tyle zaciekawiła. Po pierwsze, Jobbik jest teraz święcie przekonany, że kiedy osiągnął wynik lepszy niż lewica na Węgrzech, to jest siłą drugą polityczną na Węgrzech i nic mu nie zagrozi. Tylko problem jest w tym, że, o czym Państwo mówili, 700 tysięcy Węgrów mniej, niższa liczba głosowała teraz na Jobbik niż 6 kwietnia, bo teraz niezwykle dynamiczny rok wyborczy na Węgrzech. Dla mnie takim papierkiem lakmusowym w zasadzie tego, jak bardzo skrajna prawica, to znaczy jak bardzo Jobbik będzie rządził na Węgrzech, to będą wybory samorządowe, bo to tam jest największa wojna tak naprawdę, o czym Panowie mówili, polityki etnicznej, no to będę właśnie skończyłem grant o tym i uprawnienia samych mniejszości narodowych na Węgrzech 13 są potężne. Włącznie z tym, że na Węgrzech nie ma już terminu mniejszość narodowa, są narodowości. To jest między innymi po to, żeby właśnie nie uznawać, że ci ludzie są gorszej kategorii. Ale jeszcze jedna rzecz, która mnie zaciekawiła, to o czym pani profesor mówiła, na Węgrzech Durodura jest kobietą, która jest teraz przewodniczącą Komisji Kultury i Edukacji, jeśli dobrze pamiętam, kobietą, którą Gabor Vona, lider Jobbiku, uwielbia i stanowi ona dla niego niezwykle ważne zaplecze. Ale oglądałem i właściwie przyglądam się też samemu dyskursowi Jobbiku, wiem, że nie wypada tylko przez pryzmat Facebooka na to patrzeć, oczywiście nie patrzę, natomiast co jest ciekawe, w kampanii wyborczej, gdzie zazwyczaj zarzucony właśnie Jobbik jakoś kierował negatywną komunikację wobec czy mniejszości, czy w ogóle jakichkolwiek grup etnicznych, do Cyganów, bo akurat ich najbardziej nie lubi, odwołał się tylko raz i to, ba, nie padło nawet słowo, po prostu zamieścili plakat, że na Węgrzech, jeżeli Jobbik wygra, nie będzie już więcej złodziejstwa. To, o czym też Państwo mówili, Vona zdaje sobie dokładnie sprawę z tego, że będąc takim politycznym outsiderem, on straci jakąkolwiek podmiotowość i prawo do głosu. W zasadzie na Węgrzech jest tak, że jeżeli ktoś nie popiera Fideszu, to duża część, duża grupa osób, zresztą niezwykle wysoka liczba młodych ludzi z zagranicy głosuje na Jobbik. Zresztą Jobbik jest genialną partią pod tym względem, że zrobił sobie własną filię w Londynie, czyli tam, gdzie jest największa liczba ludzi, którzy zawiedli się bezpośrednio systemem tym, co jest na Węgrzech. Więc tutaj doskonale zagrali i socjotechnicznie, i także wykorzystując swój potencjał. Ale wydaje mi się, że on zdaje sobie sprawę, zresztą mówi się coraz głośniej o tym, że w Jobbiku będzie rozłam, że Vona pójdzie w jedną stronę, to znaczy bardziej takiej partii do środka. Zresztą znalazłem opinię, gdzie okazuje się, że bardziej w stronę skrajnej prawicy, to znaczy mocniej na dalekie prawe skrzydło idzie teraz Fidesz, niż jest tam tak naprawdę dalej Jobbik. Zresztą jak się patrzy na takie krągi właśnie lewicy, prawicy, to wychodzi na to, że socjaliści w zasadzie chyba są najbardziej w centrum, co jest całkowitym paradoksem na Węgrzech. I ostatnią rzecz dotyczącą porównań, przepraszam, Polski i Węgier. Choćby zupełnie inne tło historyczne tutaj się wywodzi. Jobbik bardzo mocno akcentuje, zresztą przedwczoraj była rocznica 94. traktatu z Trianon. Wielka niesprawiedliwość, o której mówi wprost Vona i tego, żeby dbać o węgierską ziemię, bo skończyło się już zakaz wykupu węgierskiej ziemi przez obcokrajowców, co jeszcze w Polsce jest. Zupełnie inne tło i wydaje mi się, że tak naprawdę, chociaż dla polskiej skrajnej prawicy Jobbik jest bogiem, tak to nazwijmy, wielkiego sukcesu, to nie da się tak naprawdę tego porównać na jednej płaszczyźnie. To tyle. Bardzo dziękuję. Bardzo.
Bardzo dziękuję za ciekawe dodatkowe informacje, zwłaszcza tą o wyroku Sądu Najwyższego. Na szczęście, prawda, jurysdykcja Sądu Najwyższego Węgier nie sięga nas tu w tej sali, więc możemy śmiało, myślę, proszę Państwa, używać terminu skrajna prawica, nie bójmy się. Może zbierzemy kilka głosów, tak, zanim wrócimy do panelu. Bardzo proszę. Krystyna Zowczak. Ja chciałam nie tyle spytać, co podzielić się swoją refleksją na temat tego, co mnie niepokoi. Myśląc o stosunku polskiego społeczeństwa do narastającego, bo temu nie możemy zaprzeczyć, problemu rasizmu, ksenofobii. Ja nawet widzę, że to jest po prostu współczesne wcielenie faszyzmu. Widzę, że są trzy stanowiska. Ci, którzy ich popierają z różnych powodów, nawiasem mówiąc, czy zgadzam się w dużej mierze z tym, co powiedział pan Jurczyszyn. Uważam, że ci młodzi, którzy w takiej większości głosowali na Korwin-Mikkego, głosowali dla zgrywy też. Przepraszam, to będzie straszny kolokwializm, oni to nazywają dla jaj. I to po prostu takie psztyczek w nos pokazanie, tak? Nie stoją za tym żadne racjonalne albo głęboko przemyślone przesłanki, ale dobrze. Jest grupa, która głosuje, również bardzo silna wśród starszego pokolenia. Oni może nie na Korwin-Mikkego, ale na te partie, które mają takie nacjonalistyczne punkty w swoich programach. Jest grupa, która się przeciwstawia. Mniej lub bardziej czynnie, chodzi na kolorową niepodległą. Ja tu widzę osoby, które spotykałam podczas spotykałam również wtedy, kiedy jeszcze to nie było tak bardzo zinstytucjonalizowane i to było żałosne. Staliśmy w 40 osób, a młodzieńcy zawłaszczali nasze wspólne narodowe święto i nie ma na to zgody. I jest trzecia grupa, największa, i ta grupa budzi mój niepokój, ale budzi także moją nadzieję, że tu jeszcze coś da się zrobić. To jest grupa, która mówi, ale to przecież są ekscesy. No to jest jakaś drobne, skrajne zupełnie opinie i my będziemy ponad to, będziemy spoglądali w inną stronę. Z historii wiemy, że taka postawa nie prowadzi do niczego dobrego. Rozwiązaniem, wiem, nieoryginalnym, ale ważnym jest edukowanie. Mówienie o tym, że postawa obojętności lub poczucia wyższości i że to jakoś tam przejdzie, tak? Do niczego dobrego nie prowadzi. Ci, którzy uważają, że to jest niebezpieczne, że to jest groźne, że mieliśmy wiele takich momentów w swojej historii, kiedy te skrajne ruchy dochodziły do władzy, powinni głośno protestować i powinni szerzyć wiedzę na ten temat, a wśród tej największej, milczącej części społeczeństwa. I jeszcze osobista uwaga. Z przyjemnością zobaczyłam autorkę bardzo ciekawej pracy na temat Powstania Warszawskiego. Ja jestem dzieckiem powstańców i dla mnie ta tematyka jest naprawdę bardzo ważna, z całą jej ambiwalencją. Okropnie razi i wręcz boli mnie zawłaszczanie przez kibiców znaku Polski walczącej. Byłam swego czasu odbierać medal dla mojej bardzo już podeszłej w latach mamy i wtedy ci starzy ludzie, powstańcy mówili, ale przecież jest okropne, my na to nie wyrażamy zgody, myśmy to, nasi koledzy to wymyślili, co możemy zrobić, żeby oni tego nie używali. No okazało się, że nic nie mogą zrobić, bo ten znak nie ma swojego copyrightu, ale po prostu nie ma zgody na to, żeby oni nam to wszystko zabierali. Dziękuję. Dziękuję również za bardzo, bardzo ciekawy i ważny głos. Ja chciałam bardzo podziękować za ciekawą debatę i mam dwa pytania. Pierwsze jest do pani profesor. Bardzo zaciekawiło mnie to, co pani powiedziała o tym innym w Europie i konieczności przemyślenia samego zjawiska, pojęcia różnorodności. I chciałam zapytać, na ile, czy zgodziłaby się pani ze stwierdzeniem, że jest to związane z kryzysem idei multikulturalizmu w Europie, to znaczy tego, że idea ta w swoich założeniach bardzo słuszna, piękny ideał, bardzo często prowadzi tak naprawdę do reifikacji różnicy i tylko wzmacniania jeszcze podziałów pomiędzy
przedstawicielami różnych grup etnicznych, większością, mniejszością i tak dalej. A drugie pytanie do pana Łukasza dotyczące tych dziarskich chłopców i dziarskich dziewczyn, których, jak nie wiem, czy pan powiedział, że jeszcze ich w Polsce tylu nie ma, czy nie pamiętam dokładnie, jakiego pan użył tutaj, że nie ma ich tak w Polsce wielu i właśnie zgadzam się rzeczywiście z tym, że nie są to tak liczne grupy w Polsce, ale czy nie uważa pan, że przez to właśnie, że tych dziarskich chłopców, dziarskich dziewczyn, tak licznych jak na Węgrzech nie ma, czy to nie jest tak, że te grupy właśnie tak są, to oni właśnie są reprezentacją tych narodowców, jeśli ich nie ma, to no to właściwie jest w porządku, nic groźnego nie ma i przeoczam, prowadzi to do tego, że nie zwracamy uwagi na to, jak nacjonalizm, czy takie postawy ultranacjonalistyczne promowane są różnymi innymi kanałami, poprzez edukację, poprzez różnego rodzaju media, że przez to, że właśnie to ci narodowcy są w centrum uwagi, oni są symbolem tych ultranacjonalistycznych ruchów, nie zwracamy uwagi wystarczająco na to. Takim przykładem dla mnie jest na przykład niesamowity wprost wzrost w ostatnich latach publikacji historycznych, takich bardzo masowych, adresowanych do masowej publiczności, czasopisma różnego rodzaju, które promują właśnie moim zdaniem tego typu bardzo nacjonalistyczną wizję przeszłości, a przez to i często teraźniejszości. Dziękuję bardzo. Okay, so I'll speak English, it's easier for me. Mówił po angielsku, jest dla mnie łatwiej. If I well understood you, jeżeli dobrze zrozumiałem, there's a question you didn't ask, and this question is, nie zadał pan mi jednego pytania. Pytania o skrajną prawicę i ruch narodowy, którzy działają ze względu na to, co robi prawica. Doświadczenie francuskie jest kilka kroków za włoskim doświadczeniem. Tradycyjny ruch faszystowski stał się normalnym ruchem politycznym i taki jest model, dla którym posługuje się Marine Le Pen. Dzisiaj ten ruch w kierunku prawicy zaczął się na zachodzie, a nie w Europie Środkowej. Kraje, które były postrzegane jako modele demokracji, w tej chwili pokazują, jak powoli wychodzić z demokracji. I oczywiście to nie jest droga jednokierunkowa. Można udać się na prawo, na lewo. Ale chciałbym powiedzieć jako lekarz, jako nauczyciel, że zagubienie młodych ludzi, brak poczucia pewności i brak liderów politycznych doszło do etapu, którego nie mogę porównać jako historyk do czegoś innego niż do późnych lat 20. i 30. Po raz pierwszy po wojnie na Zachodzie, począwszy od Unii Europejskiej, elity polityczne mają tak niski poziom poparcia wśród szczerych wyznawców. Na wiele sposób można się znaleźć w skrajnej prawicy. Jobbik to nie Korwin Mikke. Ale czy to jest prawdziwe pytanie, które sobie stawiamy? Czy to jest zasadne pytanie? Wszyscy spotykamy się z rozszerzeniem wszystkich możliwych form wykluczenia. Jest dość dziwne, że tradycyjne pojawianie się prawicy zanika. Tradycyjne formy nacjonalizmu na przykład, powiązania z religią, powiązanie z takimi postawami bardzo macho. To wszystko już nie działa.
ale jednego punktu nie podkreślono, mianowicie, że kontekst globalny to kontekst, w którym Rosja i osobiście Władimir Putin